Mamy bardzo duże plany. Powstanie duża ścieżka na obszarze 12 gmin. Marek Hermowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku stacjach radiowych i telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika Antoni Karaś, starosta powiatu mrągowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Lato za nami. W branży turystycznej, spoglądając na Mrągowo i okolice, powiat mrągowski, lato już zamknięte czy nie? Czy sezon jeszcze trwa? Mamy największą bazę turystyczną w województwie warmińsko-mazurskim. Sezon turystyczny jeszcze trwa. Mamy w Mrągowie 21 hoteli, bardzo dużo. Hotele są w 80% wykorzystywane, ale brakuje nam przede wszystkim, żeby ten sezon przedłużyć, infrastruktury. Przede wszystkim brakuje nam ścieżek rowerowych, to jest jedna sprawa, ale w tym kierunku mamy bardzo dobre plany oraz ubolewamy, że jeziora nasze mazurskie, mamy ich najwięcej w naszym województwie warmińsko-mazurskim, tych ryb w tych jeziorach nie ma i ci wędkarze, którzy chcą do nas przyjeżdżać, narzekają, że no niestety wolą przemieszczać się na Kaszuby niż być u nas w powiecie mrągowskim. Panie starosto, jak pan spogląda na tę bazę hotelową, która jest ogromna, tam jest jeszcze miejsce na kolejne obiekty, czy to już jest tak, że ten rynek jest wysycony? Panie redaktorze, my, powiat mrągowski, jest bardzo powiatem specyficznym, ponieważ my mamy Naturę 2000. Na przykład gmina Pieski znajduje się w obszarze Natury 2000, więc ciężko jest inwestorom prowadzić inwestycje na terenie naszego powiatu, ponieważ są bardzo duże uwarunkowania. Większość, spotykam się z gestorami, którzy chętnie by wybudowali hotele, szczególnie na terenie gminy Mrągowo i na terenie gminy Sorkwity. Niemniej jednak przepisy uniemożliwiają Natura 2000, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, żeby takie hotele postawić. A jak pan spogląda na działanie branży hotelowej, powiedzmy tej rekreacyjno-turystycznej, na ile ona uzależnia swoje działanie od pogody, a na ile mówi, w zasadzie pogoda dla nas jest kwestią drugorzędną, bo mamy spa, mamy basen, to dla nas już nie jest tak istotne jak kiedyś. Obserwujemy bardzo duży rozwój gospodarstw agroturystycznych. Te gospodarstwa agroturystyczne są potrzebne, ponieważ również są turyści, którzy potrzebują spokoju, oni maszerują, chodzą po lesie i tych gospodarstw agroturystycznych jest coraz więcej. W związku z tym nie jesteśmy tutaj, prawda, mocno tak, nie ubolewamy, że ten sezon się już tak zakończy mocno. Natomiast, no jak tu powiedziałem, ścieżki nas trochę martwią, że ich trochę za mało, ale panie redaktorze, mamy bardzo duże plany. Powstanie duża ścieżka na obszarze 12 gmin, gdzie wartość tych ścieżek będzie około 50 milionów. W powiecie mrągowskim powstanie ścieżka rowerowa dwukierunkowa w ilości 19,5 km, która połączy Mikołajki z miastem Mrągowo. Cieszy się bardzo, że miasto Mrągowe przedłuża promenadę, i która jest notabene jedna z największych promenad jest w województwie warmińsko-mazurskim i powstaje taki most dla rowerzystów, który będzie liczył około 200 metrów. To też również przedłuży sezon. Martwi nas również to, że nieczynny jest wyciąg narciarski na Górze Czterech Wiatrów. W ubiegłym roku był nieczynny. Żaden dzierżawca nie chciał się podjąć tam działania. Chciałem pana zapytać, bo to jest ten element, który by przyciągnął turystę poza sezonem letnim. Turyści przyjeżdżają do nas, pytają się, czy Góra Czterech Wiatrów czynna, nieczynna, i prawda, odjeżdżają do Gołdapi czy do Giżycka, ponieważ tam są te wyciągi, ale usłyszałem informację, że w tym roku będzie drugi przetarg i gmina Mrągowo liczy na to, że zgłosi się przedsiębiorca, który to Górę Czterech Wiatrów poprowadzi. Jest to bardzo dla nas duża strata.
Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Antoni Keraś, starosta powiatu mrągowskiego, był Państwa i moim gościem. Marek Jermołowicz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.